Hej kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona na pozytywnie. Lecimy z prześwietleniem tej osoby, wiadomości oczywiście od tej osoby. Co ta osoba będzie chciała? Chcę wam powiedzieć, oznajmić. Tak. Dobra, lecimy. Myślcie, skupcie się o tej osobie. Myślcie o tej osobie. Zamknijcie oczy. Przyciągnijcie tę osobę myślami po prostu. Im lepiej ją przyciągniecie, tym po prostu bardziej się więcej informacji dowiecie. Wracam do was, słuchajcie, po długiej nieobecności, bo znalazłam trochę czasu, to stwierdziłam, że nagramy sobie jakieś filmiki na kanał. Trochę was zaniedbałam. U mnie, słuchajcie, teraz się dużo potężnych zmian w życiu dzieje, strasznie zmian. Ale realizuję je powolutku z przemyśleniami, tak? Kredyciki się spłacają, myślę mi o czymś jeszcze, ale niespodzianka, niedługo was zabiorę vloga, będziecie mieli tak żyć. Myślcie, słuchajcie, o tym cały czas myśl. Zamknijcie oczy, przyciągajcie te osoby, skupcie się. Czy jest jeszcze coś, co chcecie, chcesz jej jemu powiedzieć lub im? Jeszcze coś tak naprawdę na koniec? Czy już raczej nie? Ostatni raz robimy, jeżeli nie wypadnie, to lecimy z prześwietleniem, słuchajcie, tej osoby. Chcę założyć w końcu wymarzoną rodzinę, pełno. Chcę mieć dzieci, zobaczcie. Ciekawisz mnie i kręcisz. Mega mnie zraniłaś, zraniłeś tamtego dnia. Szczere wyjaśnienia mi się należą. Bo ja tu teraz rządzę, stawiam poprzeczki, wymagania i rozdaję karty. Osoba stanowcza. Nie te lata na huśtawki, nie wiem czego chcę. Albo działasz, albo bye bye. Brawo, stanowcza osoba, słuchajcie, ona się trafiła, to mi się podoba. Pomimo burz przetrwamy wszystko, trzeba czasu. Idę przed siebie, będziesz chciał, chciała, to mnie dogonisz. I masz rację, słuchajcie. Szczera rozmowa oko w oko, czyli zobaczcie, jest dwa razy to samo, czyli coś będzie się działo. Przemyśl swoje zachowanie, bo boli. Zaczynam Cię nas rozumieć, chociaż czasami jest niełatwo i ciężko. Przepraszam, że Cię odsunęłam od siebie, ale nie potrafię zrozumieć swojego przerażającego zachowania, czego Ty w końcu chcesz, bo dajesz specyficzne sygnały, czyli ta osoba po prostu daje Ci różne sygnały i ta osoba po prostu woli przemilczeć się, wycofać się, obserwować. Kiedy będziemy w końcu razem? Teraz wszystko widzę wyraźniej, nie przez różowy oczy.
Moje marzenia się spełniają. Miłość własna pozwala uleczyć wszystkie rany. Muszę to przemyśleć. Proszę o wyrozumiałość i więcej czasu. Mam duże poprzeczki i wymagania. Daję Ci bojowe wyzwania. Mówiłeś, że będziesz zawsze, więc gdzie teraz jesteś? Chyba najgorsze, co może być. Czuję przy Tobie się szczęśliwy, szczęśliwa. Boję się, że Ci stracę. Prawdziwej miłości, przyjaźni, pamiętajcie, nigdy nie stracicie. Stracicie tylko fałszywą. Pragnę Cię, więc idę po Ciebie. Jak na swój wiek jestem odpowiedzialny, odpowiedzialna, mimo że czasami się gubię i robię błędy. To chyba jak każdy. Skoro wolisz imprezy, to idź. To ja wyznaczam poprzeczki teraz i granice. Szukam takiego samego charakteru jak ja. No, bardzo ciekawe. Fajnie jest być takim samym charakterem. Zaraz Ci opierdzielę. Zaraz Ci pokażę pazura. Nie zostawię mi na lodzie. Zastanów się, czego Ty chcesz, bo to boli. Już niedługo będziemy razem. Co Ty w sobie masz, że mnie tak do Ciebie ciągnie, mimo że się Ci odsuwam? Mam ciężki charakter. Pragnę Cię. Przy Tobie czuję się bezpiecznie. Pasujemy do siebie idealnie. Jeden uśmiech i nie mogę o Tobie przestać myśleć. Ma być szczerość do bólu. Słuchajcie. Czuję, że odsuwamy się od siebie czasami. Nie patrzę w przyszłość. Chcę, więc wracam po Ciebie. Jestem zła w tej chwili na Ciebie, dlatego się odsunę. Moje serce jest złamane przez Ciebie. Uwierz mi, że ja też czuję to samo do Ciebie, co Ty w tej chwili do mnie. Zgubiłem się na chwilę. Przyjaźń przerodzi się w prawdziwą miłość. Specjalnie uciekałam przed Tobą, bo się w Tobie zakochałam. Chyba, że Ty masz mnie totalnie gdzieś. Kiedy będziesz miał w końcu swoje zdanie, przestaniesz mami synkować. To chyba najgorsze, słuchajcie, co może być, jak nie ma facet lub kobieta swojego zdania. Nie patrzę, jak jesteś przy mnie, bo się niezręcznie czuję. W tamtej chwili nie obchodziło mnie to. Trzymajcie się, cześć!